Kardynał Matteo Contarelli pod koniec swojego życia wykupił kaplicę w jednym z rzymskich kościołów San Luigi degli Francescesi. Nie doczekał ukończenia finalnego tego, jak miała wyglądać ta kaplica, ale już wcześniej zaplanował, co dokładnie miało się tam znaleźć. Chciał, aby znalazły się tam freski przedstawiające życie, sceny życia tak naprawdę, jego imiennika, świętego Mateusza. To zlecenie z pewnością dałoby ogromną sławę, jeśli oczywiście dobrze byłoby wykonane, artyście, który by je podjął. Dlatego mecenas, osoba opiekująca się Caravaggiem, bardzo zabiegała o to, żeby to właśnie on je dostał. I rzeczywiście kardynałowi Del Monte się to udało i to on tak naprawdę pozwolił Caravaggiowi stworzyć dzieła do kaplic Contarelli. Caravaggio stwierdził, że w momencie, kiedy miałby stworzyć freski, a pamiętajmy, że to jest bardzo wymagająca technika, to musiałby całkowicie zamknąć tą kaplicę. Dlatego po długich rozmowach zgodzili się, żeby były to jednak trzy bardzo dużych jednak rozmiarów, ale płótna. I te obrazy rzeczywiście na przełomie XVI i XVII wieku Caravaggio wykonywał. Najpierw oddał dwa z nich. Było to Powołanie świętego Mateusza oraz Męczeństwo jego. Finalnym dziełem miało być dzieło ołtarzowe, przedstawiające moment, kiedy święty Mateusz pisze Ewangelię i dokładnie ten obraz nazywany jest Święty Mateusz z Aniołem. Pierwszy obraz, który zaprezentował Caravaggio, nie przyjął się z dobrym odbiorem, wręcz wzbudził kontrowersje i bardzo liczne reakcje na to dzieło sztuki, ale co na nim się takiego znalazło, że aż ludzie odrzucili go tak naprawdę i musiał Caravaggio po raz drugi podchodzić do tego tematu. Przyjrzyjmy się. Na pierwszym planie widzimy świętego Mateusza, który widać, że jest w trakcie pisania Ewangelii. Jednak ciężko tutaj mówić o samodzielnym pisaniu, ponieważ praktycznie jego ręką porusza, prowadzi go dosłownie anioł, który jakby dyktował mu to, co ma napisać, co jednocześnie też świadczy o nieumiejętności i niewiedzy samego świętego, co może być rzeczywiście dość kontrowersyjne. Zwróćmy uwagę także na to, że święty Mateusz przedstawiony jest jako starszy mężczyzna. Jego łysa głowa praktycznie jest najlepiej oświetlonym punktem na obrazie, a na pierwszym planie, na samym dole, widzimy jego brudne stopy. Więc tutaj ten zestaw wielu elementów mógł rzeczywiście szokować i nie nadawał się do końca, według ówczesnych, na dzieło ołtarzowe, czyli najważniejsze w tej kaplicy. Dlatego Caravaggio jeszcze raz podjął się próby na malowanie tego dzieła, już znacznie bardziej rygorystycznie do tego podszedł i klasycznie można powiedzieć, ponieważ przedstawia tutaj już świętego Mateusza bardziej jak starożytnego filozofa, który nie ma bezpośredniego kontaktu z aniołem, który tylko się nad nim unosi i widzimy kontakt między nimi, ale na pewno już nie ma mowy o tym, że to anioł dyktuje słowo po słowie świętemu Mateuszowi, który nie ma wpływu na to, co w tej Ewangelii się znajdzie. Caravaggio, ze względu na swoje podejście barokowe, trochę manierystyczne nadal, musiał zawrzeć jakiś taki zaskakujący element na tym obrazie i zwróćcie uwagę na to, że ten taboret na pierwszym planie wydaje się, jakby za chwilę miał wypaść z tego obrazu, więc rzeczywiście ten dynamizm tej sceny nadal jest tutaj zachowany i warto zwrócić na niego uwagę. Obecnie nadal te trzy dzieła możemy oglądać w kaplicy Contarelli w Rzymie, do czego Was serdecznie zachęcam, ponieważ są to jedne z najlepiej zachowanych obrazów Caravaggia, w których widać jego mistrzostki popis formy, między innymi chiaroscuro, czyli ten słynny światłocień i ta gra kontrastów między jasnym a ciemnym, między intensywnymi i bardziej jasnymi barwami, więc warto także na to zwrócić uwagę.